omówienie bieżącej sytuacji w szpitalu. Drodzy Państwo, dla tych osób, które nie były na spotkaniu w zeszłym roku, które się odbyło tutaj również w sali konferencyjnej, z udziałem przedstawicieli powiatu, zarządu powiatu, dyrekcji szpitala, pana dyrektora niestety nie mogły być, zgłaszał w tym momencie wizytę na fundusz, pan dyrektor Wójta. Wypłynęło podczas tego spotkania szereg problemów i wszyscy wspólnie uznaliśmy, że ponieważ te problemy z dnia na dzień przybierają może na sile, trzeba usiąść i porozmawiać, żeby je oczywiście pokojowo rozwiązywać, bo jeżeli nie będziemy rozmawiać, no to problemy się zwiększą i zaczną się kłopoty, a wszyscy do tego chcemy uniknąć. Drodzy Państwo, więc może nie powiedzieć. Bardzo proszę, Wiole, może po kolei każdy powie kilka zdań i powolimy się nad problemem, może uda nam się wypracować jakieś wspólne stanowisko. Generalnie martwi zdrowia medyczne brak i coraz częstsze odchodzenie ze szpitala specjalistów. Ludzi, którzy u nas się uczyli, wykształcili i niestety nie uważają, że tutaj nasze warunki są nieadekwatne do krajowego, odchodzą, ponieważ gdzie indziej dostają lepsze warunki, pracują mniej za lepszą płacę. Dodatkowo organizacja pracy jest coraz trudniej ogarnąć wszystko. Po prostu za mało jest pracowników, za dużo pracy. Pacjentów, tak jak pan dyrektor mówił, jest coraz więcej z sąsiednich powiatów i nasi pracownicy generalnie jest coraz młodsza kadra, która dopiero się uczy i no, jest coraz więcej problemów związanych z pracą szpitala. Jeden przykład w oddziale, znaczy w dziale radiologii został tylko jeden specjalista, pan kierownik. Jeżeli się rozchoruje, to będzie problem. Sami młodzi lekarze zostaną. No, musimy coś robić. My tylko zwracamy na to uwagę. Trzeba zacząć coś robić, żeby zabezpieczyć naszych pacjentów. W całym kraju jest tak, brak lekarzy. Nasze związki zawodowe podejmują pracę i rozmawiają z politykami, no ale niestety jak na razie nic się w tym kierunku nie dzieje. Chcielibyśmy zwrócić uwagę tutaj na lokalnej, naszym lokalnym politykom, żeby też wiedzieli o tym, że no, ochrona zdrowia niestety funkcjonuje tylko dzięki dobrej woli pielęgniarek i lekarzy. Związkowcy nazwali to wyzysk ekonomiczny pracowników. Niestety będzie tak jak kiedyś, że jak się nie rozwiąże tego wcześniej, to znowu dojdzie do strajku. Jeszcze nie wiem. Ja pracuję generalnie na oddziale neurologicznym. Tam jest licznych pacjentów, bo to są głównie pacjenci leżący, ciężcy. I tak jak widzę, już pomijam tą naszą pracę lekarską. Tutaj doktor Wiola wszystko powiedziała, że personelu jest za mało, mało jest specjalistów. Natomiast chciałam zwrócić uwagę na sytuację pielęgniarek, które generalnie uważam, że też mają ciężką pracę. Często gęsto jest tak, że ich jest za mało na dyżurze, są przepracowane, w związku z tym ta współpraca z nami też jest utrudniona. Widzę, że takie jest wypalenie zawodowe spowodowane właśnie nieadekwatnymi zarobkami do wykonywanej pracy, zwiększoną ilością tej pracy i pacjentów. No i przede wszystkim mi się wydaje, że troszkę jest też na dyżury, może gdyby było więcej, to by było troszkę lepiej, tak na dobrą sprawę. To jest taka tendencja ogólnie szpitalna, tak samo rehabilitanci, jest ich za mało,
na nasz oddział. Ci pacjenci nie mają tej rehabilitacji w takim stopniu, jak powinni mieć, jak to wszystko powinno działać. Także wszystko to po prostu... My to widzimy na co dzień. Na przykład pielęgniarka przychodzi do południa do pracy na blok operacyjny, po południu idzie do poradni, a na noc jeszcze widzę ją w SOR-ze. Także też są przepracowane. Ja ze swojej strony bym mogła jeszcze dodać, że jakby dla mnie, jako dla młodego lekarza, który dopiero zaczął swoją pracę, w momencie, w którym przyszłam na oddział chorób wewnętrznych, okazuje się, że jest dwóch czynnych specjalistów plus ordynator, który zarządza tylko u nas właściwie oddziałem chorób wewnętrznych. Natomiast no, jest nas rezydentów w tym momencie czterech, nie mamy się od kogo uczyć. I to jest jakby fakt. To nie jest nic wymyślonego. A jeżeli chodzi o panie pielęgniarki, no, oddział chorób wewnętrznych też jest oddziałem specyficznym, gdzie jest dużo zwykle chorych leżących. I ostatni taki dyżur, że było 17 chorych leżących, pielęgniarki są dwie. Zanim one wykonają do południa toaletę, nie ma czasu na takie czynności w stylu pobieranie badań, wykonanie EKG. Nie daj Boże, do tego będzie przyjęcie nowe na oddział. One nie są w stanie tego zrobić we dwie. Głównie weekendy. I to się bardzo mocno odbija na głównie stosunkach naszych w pracy. I ja to już zauważam jako ktoś, kto dopiero co zaczął pracować, tak? Bo ja zaczęłam pracować w listopadzie. Natomiast ta reszta starszych moich kolegów widzi to, że to się po prostu nasila z roku na rok. No to prawda, specjaliści starsi odchodzą czy do innych szpitalów, czy do prywatnego sektora. To jest oczywiste, bo oni może mają lepsze zarobki, mniej pracy i jest im troszkę łatwiej. Natomiast oni są nam potrzebni, młodym lekarzom, do szkolenia się, bo my się nie mamy od kogo nauczyć. To nie jest tak, że my w książce to przeczytamy, zobaczymy gdzieś na YouTubie czy gdzieś. Oni po prostu muszą nas prowadzić za rękę i pokazywać. A oni po prostu, ich nie ma. Albo nie mają czasu zwyczajnie. Więc po prostu no, to jest... No, inaczej się nie da wyszkolić młodego lekarza i pokazać mu, bo on sam się tego nie nauczy. A jak zacznie coś sam robić, nie daj Boże, no to może to się źle skończyć, nie? Dla wszystkich. U nas, ja jestem z ginekologii położnictwa, położne też muszę powiedzieć, że są po prostu wypalone. One rocznikowo są w zaawansowanym wieku, powiedzmy tak delikatnie, tak? One są przemęczone. Już tak w nocy ciężko, bo to nie jest taka praca, że tam nie ma chwili wytchnienia, bo tam porody idą non-stop praktycznie całą noc. Na całą noc są przy pacjentkach. Myślę, że to kadra młoda musi przyjść, młode położne, które po prostu i się nauczą i będą chciały, tak? A teraz ciężko jest. 33 pielęgniarki położne. Od 8 lat. A proszę wiedzieć, że ciężko jest znaleźć teraz młodą osobę, która będzie chciała być położną, gdzie to jest zagrożenie po prostu sprawami niesamowite i będzie całą noc stała już o pacjentce. No i to musi być jakaś gratyfikacja. No właśnie. Które może zarobić w sklepie albo w kiosku. Poza tym tam już ostatnio też poruszali sprawę tych konkursów ordynatorskich, bo ja myślę, że tu niestety na niektórych oddziałach szefowie, że tak powiem, blokują oddziały, zwłaszcza młodych lekarzy, którzy się specjalizują, kończą specjalizację i zniechęcają ich też do pozostania na oddziale, tak, swoim zachowaniem, podejściem. W związku z tym wydaje mi się, że jakby były jakieś konkursy, może jakiś bat, mieliby brzydko mówiąc przysłowiowo nad głową, że jest szansa, że ktoś ich zmieni, coś innego wprowadzi na oddziały, to może to funkcjonowanie byłoby też jakieś inne niektórych oddziałów. Kolejna sprawa poradni. W poradniach, pan dyrektor mówił, zabiegowych, ortopedycznych, chirurgicznych. No, tych pacjentów jest multum, ale no, koledzy nasi właśnie prosili, żeby zwrócić uwagę, że to się nie da wykonać dobrej pracy, jeżeli przyjmuje się 90 pacjentów, żeby chociaż ograniczyć jakoś przyjmowanie, że 10 minut na jednego pacjenta nowego, a 5 minut na pacjenta, który jest do kontroli na przykład, no bo no nie ma szans wykonać dobrej pracy w takim natężeniu. Ciągły brak miejsc na oddziałach. Nie ma łóżek, nie ma miejsc, żeby pacjentów przyjąć. Już na pulmonologii jest już reguła, mamy dostawki 3-4.
I stąd też wynikają konflikty z innymi oddziałami, bo nie możemy przyjąć pacjentów kierowanych na wewnętrzne zapalenie płuc, bo nie ma u nas gdzie ich położyć. Tutaj mogę, koleżanka. No, wypadkowa sytuacja. A czy to będzie odbudowywane? Czy to tylko takie plany? Tak, na Radzie Społecznej pan dyrektor mówił, że będzie rozbudowywane. Będziemy mieli w związku z czym więcej. Tak, więcej pacjentów i za mało personelu, która niestety się zajmie tymi pacjentami. Ja też muszę powiedzieć ze swojej strony, że no dyżur na SOR-ze wymaga po prostu nadludzkiej siły. W momencie, w którym na sali obserwacyjnej przybywa 10 chorych, a zdarza się tak wielokrotnie, to nie są przypadki raz w miesiącu, jest to przypadek co drugi dzień, nie jestem w stanie ja odpowiadać swoją osobą i jedną pieczątką za to, że komuś się coś zaraz nie stanie, bo po prostu nie jesteśmy w stanie fizycznie wszystkich zbadać, zlecić im odpowiednich badań, przy tym prowadząc bardzo rzetelną, dokładną dokumentację medyczną, która w razie postępowania jakiegoś prokuratorskiego będzie w stanie nas z tego wybronić. I jeden lekarz na sali obserwacyjnej to jest no, zdecydowanie za mało. A to nie leży na oddziałach. Nie wiem. Znaczy powiem tak, jak ja dyżuruję na oddziale neurologicznym, jestem jedynym dyżurnym tam na oddziale, bo u nas się pojedynczo dyżuruje. To jest tak dużo skierowań i nie skarżę się tutaj, że tak powiem, na nadmiar pracy, tylko po prostu ja większość czasu spędzam na izbie, a na oddziale fizycznie mnie nie ma. O godzinie 24 w zasadzie kończę jakieś tam przyjęcia i swoje, że tak powiem, te skierowania, które mam z izby i w międzyczasie gdzieś tam zaglądam na oddział. Więc to nie jest tak, że ci lekarze, którzy są na oddziałach, oni tam siedzą i nic nie robią. Zazwyczaj niestety czas spędzają w izbie, a oprócz tego ten dyżurny na sali obserwacyjnej ma tych 10 czy tam 15 pacjentów. Tak to niestety wygląda. Który chce przekazać. No wystarczy tak. Pomyśleć o tym piątkowym. Znaczy, tutaj padło określenie, że dyżurny oddziałowy gra w góry dżaru. Odbywa się to tak, że lekarz dyżurny z sali obserwacyjnej po prostu ceduje swoich pacjentów na lekarzy oddziałowych. Tak? I to lekarz oddziałowy, tak jak na chirurgii, jest 50 ponad łóżek, gdzie połowa jest w stanie ciężkim i wymagają uwagi, a lekarz dyżurny często połowę dyżuru spędza na dole. Tak? I pacjenci u góry w zasadzie są niczy i niedopilnowani. To są często pooperacyjni, w stanie ciężkim, wymagający nadzoru. Natomiast dyżurny no, ma skierowanie od lekarza sorowskiego, który sobie nie radzi, bo nie może sobie radzić, mając też tyle na głowie. No, to są też stany pilne. Tak? Nie jest w stanie w jednej chwili odsadzić wszystkiego, co wymaga pilniejszej uwagi, a co mniej pilne. I w tym momencie lekarz oddziałowy staje się drugim takim lekarzem sorowskim, natomiast góra zostaje zupełnie no, niezabezpieczona. To jest sytuacja, której się po prostu nie da opanować. Jest niebezpieczna po prostu dla ludzi. Bez zdrowia pacjentów. No wystarczy wspomnieć piątkowy dyżur, kiedy ja na oddział wewnętrzny miałam 12 skierowań na oddział, skierowań ludzi, którzy przyszli z miasta. Do tego na samym oddziale właściwie 7 osób w stanie bardzo ciężkim. Plus jeszcze razem tutaj z dr Trybałą chodziliśmy razem na SOR, ponieważ tam też byli pacjenci do przyjęcia dla nas. Czyli fizycznie jak gdyby załatwienie tak zwane jednego pacjenta zajmuje no, ogrom czasu, tak? Bo to nie jest kwestia, przyjdzie się i zapyta człowiek, jak się pan nazywa, jak się pan czuje, tylko trzeba człowieka zbadać, porozmawiać, pogłębić ten wywiad, stwierdzić, czy nadaje się do szpitala, czy nie, zlecić badania laboratoryjne, czy dodatkowe. To nie jest nigdy 20 minut, ani 15, ani nawet nie pół godziny. Ludzie czasami potrafią czekać przez ten nadmiar pracy na SOR-ze po 4-5 godzin i to nie jest nic nowego. Sobie to chciałem powiedzieć, że nie będę zaskoczyło, ale to źle właściwie, tak? Źle, bo już na sesji Rady Powiatu rok temu sygnalizowałem, że odchodzą ze szpitala dobrzy specjaliści. Przewodniczący z Polskiej Rady Szpitala poprosił mnie, żebym podał nazwiska ogólnie w takich sytuacjach. Nie byłem wtedy jeszcze w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, natomiast takie nazwiska w listopadzie z Państwa tutaj ustwarły. Ja osobiście znam dwóch dobrych lekarzy, znaczy dwóch dobrych, którzy odeszli
Mam na myśli doktora Sobczysiaka czy doktora Jurgawkę, którzy nie są, a którzy do świetnie byli odbierani przez pacjentów. Sygnalizowałem ten problem na Radzie Powiatu. Jakaś taka odpowiedź mijająca. Natomiast uważam, że to jest duży problem, patrząc jeszcze na to, że w tym momencie angażuje się do szpitala osoby, które potem stają się bohaterami mediów lokalnych, bo gdzieś tam ktoś utracił uprawnienia do wykonywania zawodu, czy jakieś tam inne sprawy, czyli ta wymiana jakościowa tutaj jest no nie dojedzie w dół, tak, że ta jakość szpitala nie jest taka, jak się wszyscy życzyli. To jest jedna rzecz. Druga, sygnalizowałem również na Radzie Powiatu to, że do, bo akurat znałem przypadki kilku kolegów, którzy wylądowali w poradni ortopedycznej, mieli numer 100 któryś tam. Więc jak sobie liczyłem, to na jednego pacjenta wychodzi 3 minuty, więc pani doktor mówiła, że 5 minut na tego, który jest już kolejny raz, to tam nawet nie było szansy, żeby się do tego zbliżyć, chyba że lekarz przyjmujący, zdarzało się z tego, co wiem, bo kolega mówi, że mimo, że tam o 14 miało się kończyć, to wylądował chyba tam o 15 u lekarza, no, albo obsłużony, albo że żal by było patrzeć na tego lekarza, który już oczy przekrwione, zmęczony fizycznie i psychicznie i ryzyko jakby błędu wtedy jest większe. I myślę, że tutaj te postulaty, które Państwo mówiliście o pielęgniarkach, mamy znajomych, mamy rodziny, wiemy, że to nie są rzeczy gdzieś tam wyssane z palca, tylko takie zjawiska następują. I od tego tu jesteśmy, żeby poszukać rozwiązań, żeby to zmienić, żeby ta jakość obsługi szpitalu, jakość pracy w szpitalu, bo też był artykuł, nie pamiętam nazwiska tego doktora, który chyba już odszedł, który mówi, że odchodzi ze względu na nie na płacę, tylko odchodzi ze względu na pewne relacje, jakie w szpitalu są. Także myślę, że tutaj jakiś program naprawczy musiał być stworzony i pewne zmiany, które no, sprawiłyby, że nie strzeliłyśmy za rok tych samych sytuacji. Jeszcze odnośnie jakości wymiany pracowników, to ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak jak na oddziale wewnętrznym no, odszedł świetny specjalista, którego no, myślę, że nie będzie w stanie nikt zastąpić. Natomiast z kolei na SOR-ze jest taka wieczna wymiana tych lekarzy. No i tam się zdarza tak, że na przykład ja mając dyżur na oddziale wewnętrznym jestem proszona o 15 konsultacji do pacjentów. To jest niemożliwe do wykonania. To jest tak, jakbym powiedziała, to idź chłopie do domu, a ja zrobię to za ciebie, no bo to nie idzie inaczej. No są tam osoby, które robią po prostu, które nie powinny pracować chyba w zawodzie, no, a nie mówiąc już o takim miejscu jak szpitalny oddział ratunku. To jest bezpośrednie miejsce, gdzie tak naprawdę decydują się losy na temat zdrowia i życia pacjentów, a są tam ludzie, którzy nie badają pacjentów nawet, tak? Bo to trzeba to powiedzieć. No nie badają pacjentów. No to jak taki ktoś może decydować o czymś zdrowiu i życiu? Nie, żebym sam korzystał, ale właśnie słyszę z terenu, skąd wzięła się promocja u nas na rezonans, na wykonywanie rezonansu, czy tomografu. Czy to się bierze z jakby prowadzącego ten dział, czy po prostu z konkurencji lub słabego sprzętu, bo z tego co słyszę, to najprawdopodobniej jest słabej jakości ten sprzęt, już jest w takim stanie, że szpitale, lekarze, przykładowo w Poznaniu, taka osoba mi się skarżyła, bo była w Poznaniu, że te wyniki z Chojnic do niczego się nie nadają. Skąd się bierze ta promocja właśnie?